Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry. Kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia, odcinek 78. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Wybaczcie, że nam się trochę głos skompresował chyba na początku. Nie wiem, to się chyba tak ładnie nazywa w inżynierii dźwięku, ale wbrew pozorom nagrywanie audio podcastu to nie jest aż taka bułka z masłem. My nie jesteśmy tak bardzo zaawansowani, ale wiecie, ciągle się coś próbuje tam krzaczyć, tak. Ale tym niemniej musimy Wam powiedzieć, bo zaczynamy jak zwykle dżingiel od nowości. To mamy teraz taki pomysł na nowy projekt i poczyniliśmy ku temu już pewne kroki, aby zacząć nagrywać dawno obiecane wywiady. Pewnie nie z celebrytami, bo pewnie by do nas nie przyszli, chociaż to może byłoby i dla dobra tego podcastu. Nie z jakimiś sławnymi, prawda, gwiazdami telewizji, ale z ludźmi na przykład, którzy znają się na zarządzaniu ryzykiem. Myślę, że to będzie ciekawe i mam nadzieję, że wkrótce po pokonaniu pewnych znowu kwestii technicznych będziemy Wam mogli zaprezentować pierwszy taki odcinek wywiadów Ryzykonomii. Jingle. Jakie inne nowości? Księgarnia Ryzykonomii działa. Zapraszamy Was tam. Zapraszamy Was do nabywania bestsellerowej powieści Political Fiction, Czarna Mgła również. Również zapraszamy Was do nabywania naszych wydawnictw ryzykonomicznych. Również w wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się taka nowa książka, o której już wielokrotnie mówiliśmy, dotycząca sztucznej inteligencji i zastosowania w polskiej gospodarce. Informacje znajdziecie oczywiście na stronie www.ryzykonomia.pl. Ta książka dostępna jest również w wersji papierowej. Nakład jest ograniczony, więc gorąco Was oczywiście zachęcamy do nabywania tej książki. Także widzicie, coraz więcej się dzieje. Poszedł w eter również newsletter Ryzykonomii, 107 już, bezpłatny jak zawsze. Więc może znajdziecie go w swoich skrzynkach, jest ponad 680 subskrybentów. Pewnie nie jest to jakiś wielki tłum, ale wiecie, to jest chyba generalna taka uwaga do tego, co się u nas dzieje, do tej różnej twórczości profesjonalnej, że nie żebyśmy narzekali, ale właściwie dlaczego nie narzekać? No nie jesteśmy mistrzem czytelnictwa ani nauk, dopiero co został, zresztą to nie jest nic dziwnego, wystarczy spojrzeć, co się dzieje z edukacją. Mamy teraz ten Lex Czarnek, dzisiaj czytamy o jakichś kolejnych dramatach związanych z przepełnieniem szkół, nauczyciele chcą odchodzić. No, mamy średniowiecze takie naprawdę, słuchajcie, no, czarno to widzę. No właśnie. Ale dzisiaj będziemy mówili, więc może dosyć tych wstępów, dzisiaj będziemy mówili na temat zarządzania kryzysowego naszego własnego, czyli trzecia część już naszej miniserii Be Prepared, bądź przygotowany, o budowaniu własnego resilience, tak? Rezylności chyba takiej gdzieś nawet spotkałem, spolszczenie. Czyli jak się przygotować do kryzysu na Ukrainie, ale nie tylko. Także zapraszamy Was oczywiście do słuchania poprzednich odcinków 76, 77, ale możecie oczywiście zacząć od tego odcinka, jak Wam wygodnie. Dzisiaj poruszymy kilka kwestii, o których jeszcze nie mówiliśmy. Przypomnijmy, że w poprzednich odcinkach daliśmy taki, można powiedzieć, rekapitulując, co tam było, ogólny rys, czyli kontekst, dlaczego powinniśmy być przygotowani, a teraz w szczególności, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. I tutaj warto pewnie się też zupdate'ować, bo tam cały czas się coś kitwasi i to jest właśnie chyba mylące, że nam się wydaje, że ten kryzys już tak nam spowszedniał. No, nam się nie wydaje, on nam spowszedniał de facto, prawda? Czytam jakieś tam kolejne nowe wiadomości, że tam jakieś kolejne 1000 czołgów jedzie.
Mnie przekonuje, czyli mamy tą taką sinusoidę, można powiedzieć, nastrojów, o której mówiłem wcześniej, która nas w jakiś sposób powoduje, że my się przyzwyczajamy do tego kryzysu, a jak już nastąpi ten shit hits the fan, tak, SHTF, tak, czyli to takie popularne powiedzonko preperów, no to nie jesteśmy przygotowani. No chyba, że słuchamy podcastu Ryzykonomia i jesteśmy przygotowani. My oczywiście znowu mówimy cały czas o takim sobie scenariuszu, czyli nie mówimy o jakimś lądowaniu kosmitów i nie mówimy o inwazji Rusków tutaj na chociażby Trójmiasto, czy Warszawę, czy jakieś inne miasto w Polsce, skądkolwiek nas słuchacie, a może nawet z zagranicy. Tam to jest pewnie jeszcze mniej prawdopodobne, ale cały czas argumentujemy, że warto jest być w ogóle przygotowanym, tak? Ciekawa rzecz a propos, jak właśnie ludziom umykają takie ciekawe fakty. Parę dni temu zaledwie przeczytaliśmy, że miał miejsce duży cyberatak na port północny w Gdańsku. No, przede wszystkim chyba na Naftoport, czyli to nasze takie no, główne przeładunkowe centrum ropy naftowej z zagranicy. Ciekawe, prawda? I to gdzieś jest tam na ósmej części nagłówków po jakichś tam kolejnych sukcesach albo niesukcesach naszych atletów, prawda? Którzy zawsze są na pierwszym miejscu, wiadomo, naród, prawda? My skoczyliśmy, my wygraliśmy. No, to nie jest już sport, prawda? To jest akrobatyka. Coś się dzieje, tak? No, przecież nie powiecie chyba, że ktoś dokonywał ataku na centrum przeładunkowe, na instalacje przeładunkowe tak dla zabawy, że to były jakieś dzieci, prawda? No chyba raczej nie. Więc coś się ciągle kitwasi. Warto być przygotowanym. Warto być przygotowanym także na cyberataki. No właśnie. Czytamy też a propos kryzysu na Ukrainie i to zapewne zaobserwowaliście, że do Polski przybywają pewne oddziały ze Stanów Zjednoczonych, konkretnie jednostki 80. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To jest ciekawa sprawa, bo to jest bardzo sławna jednostka, elitarna rzeczywiście. To jest elita elit. To jest jednostka, która ładnie mówiąc na swoim szlaku bojowym, tutaj taki trend się, że tak powiem, zupdate'owałem i upewniłem. Ma takie pola bitew jak Salerno, Anzio, oczywiście lądowanie w Normandii. No to nie jest dokładnie kompania braci, bo w kompanii braci jest to pierwsza dywizja powietrzna desantowa. Tutaj mamy... Oho, miałem jakieś znowu problemy techniczne. No może to jakieś burze elektromagnetyczne. Może to sąsiad ma radiostację, jest na przykład tutaj gdzieś jakaś ruska tajna radiostacja, prawda? J84 znowu nadaje. No więc wracając do tematu, to znowu dla militarystów, jak wiecie, my jesteśmy trochę militarystą, a nawet bardzo. To w Kompanii Braci w tym świetnym serialu jest przedstawiona akurat... 101. Dywizja Powietrzno-Desantowa. Swoją drogą oglądaliśmy wczoraj na YouTube taki film australijski pod tytułem Kokoda o walkach w 1942 roku takiej grupy australijskich ochotników na Nowej Gwinei, Papui Nowej Gwinei. To jest niesamowita historia. Właśnie na wojnach dzieją się takie rzeczy, nawet na tej Ukrainie, prawda, słyszymy, my to codziennie gdzieś tam sobie oglądamy, a tam przecież giną ludzie, tam chyba codziennie, nawet nie codziennie, ale co miesiąc chyba kilkanaście, o kilkunastu żołnierzy jest gdzieś tam postrzelonych albo zastrzelonych przez jakichś snajperów z tej ruskiej strony, oni się chyba też jakoś odwdzięczają, ale to mi nikt nie mówi. Więc wojna trwa. Bardzo ciekawy ten film Kokoda, chociaż muszę wam powiedzieć, zabawne jest to, że oni tam mówią po australijsku, to naprawdę nie jest łatwo zrozumieć. Ale wracając do naszych kwestii kryzysowych, zamykając ten temat przybywających Amerykanów, to nie jest duża jednostka, bo to jest chyba 1500 osób, ale bardzo, bardzo znacząca, prawda? Oni też a propos brali udział, są, że tak powiem, pokazana ta jednostka w tym sławnym filmie Bridge to Far, prawda? Świetny to film jest naprawdę. Ojed Most za daleko też jest dostępny teraz za free na YouTubie. Czasami sobie do niego wracam, bo tam jest... No, kto tam nie gra, słuchajcie? Wszyscy tam grają. Zresztą jednego z dowódców tam oddziałów, które... 82. Dywizji, które forsowały w tym czasie rzekę, już nie pamiętam jej, czy kanał w okolicach mostu, w Nijmegen, jak to mówią Holendrzy chyba, prawda? Byłem tam zresztą kiedyś, w Nijmegen, to dowódcę tej jednostki gra Robert Redford, tak? Potem oni walczyli jeszcze w Ardenach, w lesie Hurtgen, też taka masakra II wojny światowej. No właśnie, wielu rzeczy takich
nie pamiętamy i o tej wojnie łatwo nam zapominać, a może czasami byłoby pamiętać dobrze. No ale my nie będziemy tutaj mówili o wojnie, my raczej będziemy mówili o przygotowaniu się na kryzysy. Mówiliśmy o konieczności przygotowania wody, pamiętacie, tak? Czyli galon mniej więcej na głowę, jakieś około 4 litrów. Mówiliśmy o kwestiach energetycznych, mówiliśmy o kwestiach jedzenia. I tutaj zwracamy cały czas uwagę, że te kwestie nam się tutaj na wielu poziomach wiążą, prawda? No bo co z tego, że mamy wodę, jeżeli nie możemy jej zagotować? Czyli energia pozostaje kwestią bardzo ważną i chyba każdy z tych tematów jest ze sobą związany. Ale to tak w życiu chyba w ogóle jest, prawda? Bo przecież my mówimy o sytuacji kryzysowej w naszym życiu, prawda? Więc to też należy tak rozumieć. Dzisiaj chcieliśmy kilka kolejnych tematów poruszyć i jednym z takich tematów jest kwestia bezpieczeństwa. Bardzo ważna i o tym się często oczywiście mówi. Jak się zabezpieczyć, jakie będą nam zagrożenia się pojawiały w sytuacji właśnie kryzysowej. Przy tym naszym scenariuszu so-so, czyli nie zakładamy lądowania kosmitów, nie zakładamy rozpadu państwa i to chyba jest rzecz bardzo mało prawdopodobna, nie zakładamy jakiejś trójwładzy, prawda, to kwestie bezpieczeństwa chyba raczej nie będziemy rozpatrywać właśnie w tym zakresie, że my będziemy musieli się gdzieś bronić jak w Sarajewie przed jakimiś bandami oprychów, no bo wtedy oczywiście pojawia się temat broni i to przede wszystkim broni palnej. No, chyba że ktoś chce jakąś siekierą walczyć. To jest oczywiście temat z brodą w Polsce. Mówiąc krótko, my nie jesteśmy zwolennikami tego, żeby każdy miał broń, chociaż w Polsce wcale nie jest trudno wejść w posiadanie broni. Trzeba tylko skończyć odpowiednie kursy, trzeba też należeć do klubu sportowego albo można, prawda? I trzeba trochę wydać pieniędzy, więc w sumie uważamy, że wcale nie jest tak źle i kto chce, to tą broń może mieć, ale na przykład musi się przeszkolić, prawda? Także to jest możliwe. Są jeszcze oczywiście inne opcje, jakaś broń czarnoprochowa, jakieś wiatrówki, samopały, no ale z drugiej strony no właśnie pozostaje pytanie, i co wtedy? No, mamy kryzys i co, będziecie z pistoletem latali po ulicach, strzelali, nie wiem, do kogo, prawda? Raczej nie. Więc myślę, że to można sobie darować, ale o bezpieczeństwo można zadbać w różny inny sposób. Zakładając jednak scenariusz w miarę, prawda? Czyli weźmy, mamy kryzys na Ukrainie, mamy blackouty. Rzeczywiście, no, policja nasza nie jest specjalnie rychliwa w ogóle, ale przepraszam, mogą się pojawić jakieś lokalne niebezpieczeństwa, więc trzeba mieć dobrze zamykaną chałupę. I chyba rzecz najważniejsza, i to podkreślają wszystkie poradniki różnych zarządzań kryzysowych, trzeba mieć tą świadomość sytuacyjną i świadomość sytuacyjną najlepiej zbiorową, czyli najlepiej się w jakiś team, prawda? W jakiś team zespolić. I tutaj sąsiedzi są oczywiście jak zawsze bardzo ważni i o tym mówi policja przy każdej okazji, przy okazji włamań, jakichś świąt i tak dalej, tak? Czyli to też, jeżeli te nasze kontakty z sąsiadami mogą być bardzo ważne, bo w grupie jest raźniej, tak? Łatwiej nam obserwować jakieś zdarzenia niebezpieczne potencjalnie, łatwiej nam na nie grupowo reagować, ale znowu zauważcie, że tego się nie da zrobić, albo to będzie utrudnione, jeżeli będziemy mieli akurat kryzys i wtedy dopiero będziemy poznawali naszych sąsiadów. W dzisiejszych czasach oczywiście to jest wyzwanie, bo zdarza się, że możemy mieszkać w jakichś miejscach, gdzie jesteśmy kompletnie anonimowi. Jeżeli mieszkamy gdzieś na jakimś odludziu, to też może być problem, ale wydaje mi się, że to może mieć sens, tak? Kwestia bezpieczeństwa to oczywiście jest też kwestia komunikacji, tak? Czyli wracamy tutaj do naszego radyjka, który nas poinformuje o tym, co się dzieje, o jakichś zarządzeniach władz, co się w ogóle dzieje na świecie. Internet prawdopodobnie nie będzie działał. Więc tutaj wydaje się, że taki zdrowy rozsądek i właśnie ta świadomość sytuacyjna, tak? Chociażby, żeby nie biegać po ulicach, kiedy coś się dzieje dziwnego. I tutaj znowu kwestie takie, można powiedzieć, porozumienia z innymi naszymi współ
kryzysowiczami są istotne, bo wyobraźmy sobie, że mamy jakiś tam nielatów, no i oni będą chcieli chodzić na jakieś spotkania z swoimi koleżankami, kolegami. To może stać się problem, prawda? Więc musimy takie rzeczy też sobie uzgodnić i jakieś je spróbować przeforsować. A broń, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to jest jednak ograniczone, ma znaczenie, chociaż jeżeli ktoś ma broń, prawda, i nie mówimy tu znowu o tym kuszy Rambo, przepraszam, mówię kusza, on miał chyba łuk, prawda? Nie mówię o łuku Rambo, nie mówimy o tym, że będziemy kogoś rąbać siekierą, ale no właśnie, tak czy inaczej, jeżeli ktoś myśli o broni, to, no to trochę czasu zajmuje, o ile mi wiadomo, więc musicie...